Dobry wieczór, dzień dobry. W dzisiejszym kolejnym odcinku następny mój gość Winicjusz Bartku. Siemanko. Bardzo ci. Czekaj, nie to porządna kurwa piona, nie jakieś. To miała być ośmiorniczka skrzynia biegów, żółwik. No to dziękuję ci, Wini, że przyjechałeś do mnie. Dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że ci się podoba w mojej samowystarczalnej chacie z własną wodą. Mi się podoba. Z własnym prądem. Szczególnie przed chatą mi się podoba. Z własnymi baranami, pszczołami. No i cóż, ostatnio w naszym gościem tutaj w moim programie YouTube'owym był pan Paweł Nawal. Aha. No i może zaczniemy od tematu wojskowego. Dlaczego, Wini, nie zostałeś gromowcem? Bo się do tego nie nadają. Ale ty jesteś jeszcze z czasów, kiedy była służba zasadnicza wojskowa. Odbyłeś? Nie. Jak się wymigałeś od tego? Znaczy słuchaj, ja miałem takie założenie, że na pewno się od tego wymigam. I to było dla mnie oczywiste. Pamiętam taką sytuację w szkole, jak kiedyś pan od PO powiedział, co ty sobie myślisz, że ty unikniesz tej służby wojskowej? Ja tak sobie stałem, jak on mówi, właśnie dokładnie to sobie myślę, że nigdy w życiu mnie tam nie zobaczycie. Natomiast ja miałem, nie musiałem podjąć jakichś drastycznych działań z jednego tytułu, z takiego, że po prostu okazało się, że miałem na studiach jeden rok dziekański, czyli po prostu urlop, tam czegoś nie zdałem i dłużej to trwało. I następny rok właśnie zwolniono cały z wojska. I po prostu poprzez to, że miałem tą dziekankę, nie musiałem już świrować wariata ani nikogo innego, tylko po prostu poszedłem, podbili mi tam papiery, że nie trzeba mnie tam. I się udało. Powiedz mi, no jak już jesteśmy przy studiach, to z kim ty jesteś z wykształcenia? Jesteś magistrem, czy...? Jestem. W sumie jestem nikim, ale jeśli chodzi o wykształcenie, ale generalnie to mam dwa fakultety w ogóle. Handel zagraniczny i organizacje i zarządzanie. Ale jakieś, to są jakieś znaczące uczelnie, czy...? Nie, nie są znaczące i wiesz co, nauka w ogóle w tamtym czasie... ja dwie uczelnie skończyłem, jedną Zachodniopomorską Szkołę Biznesu, a drugą Uniwersytet. I ta Zachodniopomorska Szkoła Biznesu miała być gorsza, ale w sumie się okazała lepsza niż ten cały Uniwersytet. Na tym Uniwersytecie tak naprawdę ja zrobiłem te ostatnie półtora roku do magisterki i tam się działo nic po prostu. Przychodził na przykład nauczyciel, wyjmował książkę i ją czytał. Co było po prostu, ja nie wiem, dzisiaj gdybym takie coś zobaczył, to bym poszedł do dyrektora i powiedział, wie pan co, ja mam ten, nie wiem, brata czytecznego młodszego, umie czytać, możecie mu dać połowę pieniędzy do tej pani i on będzie czytał. I nie wiem, po co ją zatrudniliście w ogóle. No, no dobra, a jak już jesteśmy przy tych starych czasach, to mnie ciekawi twoje zdanie na temat, no bo ja, powiedzmy, jesteśmy gdzieś tam z podobnych klimatów czasowych, ty jesteś trochę starszy i ja w ogóle, jeżeli chodzi o rap i te klimaty tego wszystkiego, wiesz, muzyki i tak dalej, kompletnie się na tym nie znam, nie jestem jakimś tam wielkim fanem tego też, natomiast tamtych czasów pamiętam zespół, nie wiem, Kaliber 44, jedyne co pamiętam, jeżeli chodzi o tą materię, to właśnie Kaliber 44, Leroya, Peje i tak dalej. Gdzie był wtedy Wini? Co w ogóle myślisz o tamtych czasach z względem dzisiejszych czasów? I czy faktycznie tak ciężko było z tym rapem, z tą muzyką? Bo to też była taka nowość, nie? Na tamten czas. Przynajmniej ja pamiętam, jak byłem na obozie strzeleckim, bo byłem strzelcem i był Scooby-Doo i coś tam jeszcze, drugi utwór, który leciał w RMF-ie normalnie, w takim publicznym, że to był hicior, nie? Jak tam wszyscy tańczyli, skakali i tak dalej. I co o tym myślisz w ogóle, nie? Że... Wiesz co, to jest jakby bardzo wielowątkowe pytanie. Generalnie, no co?
Tak jak wszystko w życiu, pewne sytuacje mają swoje wady i zalety, tak? No więc na przykład zaletą dawnych czasów w ogóle na całym świecie, nie tylko w Polsce, nie tylko w perspektywie hip-hopu, tylko w perspektywie muzyki, było sprzedawanie płyt w potężnych ilościach. Czyli jeżeli faktycznie udało ci się zrobić ten przebój, czy nie wiem, dostać do radia, gdzieś tam zaistnieć, to tych płyt byłeś w stanie sprzedać, wiesz, ilości, które są dzisiaj nieosiągalne. Bardzo prosta rzecz. Leroy sprzedał bodajże 400 tysięcy swojej płyty teraz, no, gdzieś tam w przybliżeniu. Teraz czytałem ostatnio na przykład Paluch sprzedał wszystkich swoich płyt 330 czy ileś tam tysięcy, no nie? I teraz zobacz, jakie jest porównanie. Paluch jest topowym raperem w Polsce. No, no to jest taka ścisła topka i jest bardzo dobrze prosperującym człowiekiem z powodu muzyki. Myślę, że nie narzeka na finanse, że bardzo dobrze mu się powodzi. Zresztą super, gratuluję. Natomiast, no, akurat Leroy już się tym nie zajmuje, ale myślę, że Leroyowi byłoby, no może teraz w tych czasach trudniej się odnaleźć. Czyli, znaczy nie, tak, może inaczej. No, prekursorom po prostu było łatwiej, jeżeli ciężko było im się przebić, ale już przebili, Wiesz co, tak, to tylko benefity też były z tego no większe, były i dużo. nie były, bo na przykład wiesz, pierwszą molestę, którą podobno sprzedano 70 czy tam 100 tysięcy, to firma Pomatom zdarła z nich totalnie pieniądze. Ja mówię tylko to, co ja czytałem w wywiadach, więc wiesz, to nie jest prawda jakaś objawiona, ale oni powiedzieli, że oni dostawali za płytę bodajże 1,5 zł. To jest bardzo mało i tutaj można powiedzieć jedną rzecz, że oni, któryś z nich nawet sam tak powiedział, no podpisaliśmy to, więc może przestaniemy pierdolić i narzekać, no się zgodziliśmy, ale tam był jeden małe kurwa ale. Ponieważ z tego co wiem, też co czytałem w wywiadach, Pomaton ich po prostu oszukał, bo im powiedział coś takiego, wszyscy dostają takie pieniądze i to jest taka stawka, którą się płaci artystom, co ta jedna mała rzecz była była nieprawdą. Była po prostu zwykłym kłamstwem, więc oni ich okłamali i z powodu kłamstwa oni podpisali taki to, a taki papier. Natomiast dzisiaj nikt nikogo tak nie okradnie, ponieważ oni najzwyczajniej w świecie nie mieli się nawet kogo zapytać, jak to funkcjonuje. No bo kogo, co? Znany zespół rockowy, którego nie znali? Dzisiaj taki dzieciak, który zaczyna rapować, jest w stanie podzwonić po iluś osobach, co ja mówię, pooglądać, nie wiem, filmy ze mną, wywiad, gdzie pewnie mówię o tych stawkach już w jakichś poprzednich wywiadach, trochę sobie poszukać i on będzie dokładnie wiedział, ile za co i co on może negocjować i w czym się może poruszać. Jeżeli zrobi ten research i jest na tyle osobą ogarniętą, że będzie chciał go zrobić, to on go sobie po prostu zrobi i będzie wszystko wiedział. Natomiast wtedy ta wiedza była wiedzą tajemną. W ogóle każda wiedza była wtedy wiedzą tajemną. Dzisiaj chcesz się nauczyć, nie wiem, robić muzykę, to masz tak dużo tutoriali, możesz praktycznie, wiesz, wszystkiego się dowiedzieć. Wcześniej, jak nie miałeś kolegi, który już robił tą muzykę, to skąd się miałeś dowiedzieć? Jak otworzysz ten program muzyczny, to wygląda to stary jak, nie wiem, kokpit statku kosmicznego. Jak ty masz wiedzieć tak na dzień dobry, jak to w ogóle obsłużyć? Wszystko jest po angielsku i przycisków masz 100 milionów. I każdy ma jakąś nieskończoną ilość funkcji. Jak się w tym poruszać? No, Znaczy ja uważam, że w tej kwestii mi na przykład w życiu pomaga bardzo YouTube. no Według właśnie. Słuchaj, dzisiaj masz YouTube'a do wszystkiego. Jak chcesz przetrwać w lesie, to jest też kurwa o tym program. I to nie jeden, tylko 100, gdzie gościu pokazuje, słuchaj, stary, to można wpierdalać, tego nie można, kurwa. Tutaj ten, uważaj, kurwa, jak się załatwiasz, bo się może zdarzyć to i to. On ci powie całą masę Ale rzeczy. też widzisz, ja na przykład widziałem ostatnio coś tam o pszczołach i facet się ustawił na przykład, widzisz, nieodpowiednio do ula i tam od razu ci, co się znają, powiedzieli, że po prostu do wylotka się nie staje, bo No widzisz, przeszkadzasz lądować pszczołom po no prostu. widzisz i już jest I dalej, tu trzeba uważać no też. tak, ale jest dalej rozpowszechniana informacja, słuchaj, a jeżeli kiedyś
30 lat temu poszedłeś do nauczyciela, to też nie był żadną prawdą objawioną, a co to była jego opinia na temat danej rzeczy, jak się dzieje. On też ci mógł powiedzieć jakąś głupotę, bo się na czymś może do końca nie znać, tak? No to... Znaczy ja taki sam kontrakt podpisałem, z którego się nie mogłem dłużej tam wytaraskać przez parę lat, musiałem to odkręcać w samym Las Vegas, w samej siedzibie Jezufy, przed samym Dana White'em, więc wiem dokładnie, o czym mówisz i przy okazji, jak już tu o tym mówimy, to chyba to jest takie... Znaczy już dzisiaj ich nie trzeba ostrzegać, tych młodych, bo oni wiedzą dokładnie, co mają robić, więc... Słuchaj, przede wszystkim mają nieprawdopodobną możliwość zbadania tematu, co ich nic nie kosztuje. Czy oni tą, z tej możliwości skorzystają, czy nie, to jest ich wybór, ale oni taką możliwość mają. Wcześniej ci ludzie nie mieli tej możliwości, tak? Mnie się dzisiaj wydaje, widzisz, że to bardziej chodzi o umiejętność filtracji informacji. No tak, ale to właśnie na tym polega taki research. Nie sprawdzasz jednego źródła, tylko sobie sprawdzasz 5, 10 i sobie wyciągasz ten, wiesz, jakąś średnią z tego. I możesz coś wiedzieć, w ogóle wiesz, w czym się poruszać, tak? Bo są, wiesz, tematy, w których ty po prostu nie wiesz, kurde, czy to ma być 1,5 zł, czy 10, jak, a skąd masz to w ogóle wszystko wiedzieć, jak ty nawet nie wiesz, ile oni dostają pieniędzy od Empiku, na przykład, tak? Jeżeli to idzie do Empiku. A dzisiaj też nie musisz iść do żadnego Empiku, możesz sobie w ogóle wszystko sprzedawać samemu, no nie? Także tych możliwości jest niespodziewanie więcej. Ale wiesz co, w drugą stronę, słuchaj, kiedyś tych zespołów na krzyż było, kurde, parę dosłownie. Kilka. Dzisiaj konkurujesz z nieprawdopodobną ilością ludzi, którzy są czasami bardzo utalentowani, czasami bardzo pracowici. Jest ich cała masa osób. No, wtedy wiesz, Leroy, te zespoły, wszystkie, które wymieniłeś, ja wątpię, żeby którykolwiek z nich miał wtedy podejście, dobra, słuchajcie, jest kasa do zrobienia, bo wchodzi nowe coś i zrobimy to wyszmarne. Nie, oni to kochali, oni słuchali artystów z zagranicy, oni to uwielbiali, oni by chcieli być tacy, jak ich idole i wszystko, co ich interesowało, to żeby nagrywać piosenki, żeby zagrać koncert, a że potem wyszło u niektórych fajny sukces, to super i świetnie, ale to nawet nie było w założeniu. Dzisiaj są młodzi ludzie, którzy mówią, słuchajcie, kurde, no szpaku pierwszą płytą rozpierdolił, zarobił kupę szmalu, ma chłopak mieszkanie, samochód fajny i tak dalej. Ja też tak chcę. Zaraz, jestem z rodziny muzycznej. Kurde, mi łatwo przychodzi, nie wiem, granie na czymś. Może zostanę producentem, albo na przykład, bach, nie wiem, będę raperem. Jest normalnie taki marchewka, którą ty widzisz. No dobra, a powiedz mi, w tamtych czasach, jeżeli mówię o tych właśnie Pejach, Leroyach, co ty wtedy robiłeś? Ja na przykład handlowałem winylami. Płytami winylowymi. I jeździłem do Niemiec, kupowałem płyty winylowe i sprzedawałem w Polsce. Na przykład to robiłem. A kiedy się zrodził pomysł, że ty zostaniesz, nie wiem, promotorem, żebyś robił swoją muzykę i tak dalej, nie? Czy to było też właśnie... Czy to wynikło z tego, że ty, że, nie wiem, z twojej jakiejś tam, powiedzmy, chęci artystycznej, czy bardziej w kierunku tego, że jeżeli oni zrobili monetę, to ja też chcę zrobić monetę. Jeśli chodzi o ten kierunek. Samo rapowanie, to było z tym tak, że nigdy do głowy nawet nie przyszło, żeby robić muzykę ani coś takiego, ale jakiś był taki moment, dokładnie pamiętam, w którym miejscu, jak jechałem pod górkę samochodem i słuchałem bodajże Cypress Hill czy coś i nagle tak wskoczyłem dwoma słowami i tak mi się wydało, kurwa, to siadło. Może to się da zrobić i w ogóle, no nie? Ale i myśmy mieli taki epizod z może dosłownie dwoma, trzema kolegami, gdzie myśmy rapowali w tych czasach co te zespoły, które wymieniłeś, a może nawet parę lat wcześniej. Może nawet 2-3 lata wcześniej. Ale myśmy wtedy na przykład, słuchaj, jaka prozaiczna sprawa, myśmy mieli problem mieć podkład muzyczny. Myśmy mieli z kolegą dwa podkłady muzyczne i rapowaliśmy do nich przez pół roku. Jak ja słyszałem te podkłady, to myślałem, że się zżygam. I za każdym razem pisałem coś pod te podkłady, bo nie było żadnego innego bitu. Nie było internetu, gdzie dzisiaj napiszesz hip-hop instrumental i wyskakuje ci tysiące po prostu instrumentali. Możesz w nich sobie przebierać, jak ci się żywnie podoba. Więc ja nie znałem żadnych muzyków, żeby ktoś to zrobił w studiu. Więc myśmy sobie jeździli do tych dwóch bitów. Potem ja sobie pomyślałem, że dobra,
to może nie dla mnie i w ogóle będziemy ten i będziemy to robili. Będę sprzedawał te winyle. A te winyle to były z tego, ja zawsze bardziej chciałem być DJ-em tak naprawdę, bo mi się strasznie podobał ten sprzęt, tylko ten sprzęt był bardzo, bardzo drogi. I ja i tak, że tak powiem, miałem taką fajną sytuację, że dostałem w prezencie pieniądze na jeden gramofon. To i tak było dużo pieniędzy, bo to były 2000 zł. Tylko tyle, że ja usiadłem i mówię, no i co ja zrobię z jednym gramofonem? Mogę płytę puścić. Potrzeba 2 gramofonów, potrzeba miksera, potrzeba słuchawek i potrzeba jeszcze zestawu płyt. To jest, kurde, kolejne, nie wiem, 4-5 tysięcy złotych. I ja sobie wtedy pomyślałem, ja za te pieniądze po prostu kupię płyty i będę sprzedawał te płyty i może zarobię na ten gramofon i to wszystko. No i sprzedawałem te płyty. No i tam zrobiłem jakąś firmę. Też chyba byliśmy jako jedni z pierwszych w Polsce, którzy tym handlowali, ale potem się okazało, że to już nie jest taki wcale super temat. Znowu tam to jest całe życie winylu, bo winyl miał bardzo wiele życi. On miał drugie właśnie swoje życie przy DJingu, a potem to zaczęło spadać, bo się okazało, że do DJingu już nie potrzeba płyt, tylko są specjalne programy. Ja się wtedy z tego wycofałem, no i zacząłem robić ubrania. A jeśli chodzi o samą muzykę, to wróciłem z nią do grubo po 30 roku życia, bo po prostu miałem cały czas potrzebę robienia. Jeszcze w trakcie stwierdziłem, że się nauczę robić bity i trochę się nauczyłem i nawet gdzieś tam jeden mój bit trafił na płytę Tedego i był teledysk do tego, więc można powiedzieć, że jakiś Zaskoczyło. tam mały sukces to był, więc coś tam potrafiłem skomponować czasami, co się podobało innym ludziom, a nie tylko mi. Natomiast Który to był? ten Dunio Klaszcz. Taka była piosenka. Znam. Jakoś coś takiego. Pociąłem płyty te. Boże, indyjskie, z filmów indyjskich, które dostałem od kolegi Hindusa. Miał takie płyty i ja to wrzuciłem, pociąłem to i zrobiłem z tego bit bardzo modny na ówczesne czasy. I mało kto robił takie bity w ogóle. No, a powiedz mi, kiedy się zacząłeś bawić? A może, czekaj, zróbmy sobie przerwę. No, jak ci smakuje zagraniczna konkurencja bursztynowa? Spoko, słuchaj, ja powiem ci prawdę. Ale gryzie czy Ja nie nie, gryzie? trochę, ale nie jakoś mocno. Ja nie jestem wielkim entuzjastą alkoholi, jeśli chodzi o bycie smakoszem. Nie będę No, to tu masz ukrywał, teraz iż porównanie. głównie alkohole używałem w bardzo prostym celu, aby wprowadzić siebie w stan, wiesz co, nieważkości i beztroski. Ale jestem ciekawy, no wypiję jeden i spróbuję drugi. Oczywiście waszego Lamberhilla piję i parę razy fajnie się nim upiłem. Ale Zdegustowałeś. nie jestem ekspertem takim, żeby ci powiedzieć, że wiesz, że stary, kurde, Ale tam to nie jest chodzi, ten. słuchaj, nam chodzi o to, żeby nie być właśnie ekspertem, tylko żeby to wchodziło, żeby smakowało. Umiem ocenić czasami, że wiesz co, że taki Johnny Walker podstawowy najtańszy to jest już dosyć słaby produkt. Pewnie są Johnny Walkery tam, znaczy nie pewnie, są różne lepsze i gorsze. Ja mówię o takim zupełnie za 6 dych na stacji. Ale dobra, nie będziemy gadać o z programu o tym, o wodzie i o whisky Słuchaj, macie w ogóle fenomenalne szklanki, chciałem to zauważyć. Bardzo mi się to podoba. Są rysy na tych szklankach. Świetna rzecz w ogóle. I naprawdę każdemu, komu to pokazywałem, to robiło to wrażenie. A mój kolega Pete, który jest smakoszem brandy, whisky i tego typu alkoholi, bardzo chwali wasz alkohol. Za tych artystów, których jeszcze wypromujesz. Lepiej za mnie, żebym zarobił na tym kupę szmalu. Wracając do artystów, ilu tak naprawdę faktycznie takich sukcesem gości wypromowałeś? Ja Jak i uważam, czy to że było ciężko? wypromowałem 2 osoby, a dołożyłem cegiełkę jeszcze do paru innych osób, ale to już nie wypromowałem. Więc wypromowałem Sobotę od zera i wypromowałem Kabego od zera. I to było po prostu ludzie, o których nikt nic nie wiedział
I ja. Ale ta współpraca jest dalej, czy już. Nie, no, z tym, z sobotą nie lubimy się. Ja w ogóle, że tak powiem, nie mam ochoty rozmawiać o tej osobie. Żałuję w ogóle, że go poznałem i że miałem cokolwiek z nim wspólnego. Natomiast z KB nie mamy jakiegoś tam specjalnego kontaktu. On już działa w innej wytwórni. W momencie, w którym zadecydowałem, że nie chcę być wydawcą, nie chcę prowadzić wydawania muzyki, no to powiedziałem to, że tak będzie, że sprzedam ten kontrakt do dobrej wytwórni. Aha, czyli On jest sprzedałeś teraz, kontrakt, tak? tak, on jest Ale za teraz, obopólną zgodą, czy tak, jak? oczywiście, on jest teraz w Quality. Nie wiem, dawno nie rozmawialiśmy, myślę, że jest zadowolony, chyba tam się A dobrze powiedz dzieje. mi tak, Nie śledzę tego bo ja specjalnie, mam żeby jakieś być tam szczery. doświadczenie też, nie wiem, no, znaczy ja wiem, jak to wygląda w świecie MMA, jeżeli chodzi o tego młodego zawodnika, którego trzeba mu pomóc i w ogóle, no to jest trochę takie. To jest takie trochę drugie twoje dziecko, nie? Bo to raz, że to są te problemy od strony biznesowej, ale też są te Słuchaj, problemy powiem ci coś takie takiego. emocjonalne. Jest i dlatego. Jesteś nagle takim po prostu ojcem, przyjacielem, doradcą, Tak, pożyczaczem i pieniędzy. ja tego nie chcę. I właśnie, Nieraz do mnie. czy to jest taka sama akcja, czy coś jeszcze jest innego, Nie, nie? no jest dokładnie to, co ty mówisz. I wiesz co, do mnie się zdarzało, że nawet mówili do mnie papa i tak dalej. Ja tego nie lubiłem, mówiłem, żeby tak do mnie nie mówili. Nie mam dzieci i nie po to ich nie mam, żeby mieć obce dzieci. I to jest rzecz, która mi totalnie w tym przeszkadzała. Artysta jest taką osobą, którą musisz się opiekować. I po prostu nawet jeżeli w danym momencie nic nie robicie, to po prostu ty powinieneś raz w tygodniu do niego dzwonić, pytać się, czy on się dobrze ma, czy tamto, czy sramto. Wiesz co, no ja mam moje życie, nie lubię tego za bardzo. Niektórzy uważali, że się w tym sprawdzam, pewnie inni, że nie, albo podejrzewam, że inaczej. W trakcie uważali, że się zajebiście sprawdzam, po czasie uważają, że nie, bo są jebnięci. Ale Ale to generalnie ty zakończyłeś, bo już byłeś tym zmęczony i nie tak, chcesz ja tego miałem robić? tego po dziurki w nosie. I wiesz co, jeszcze generalnie w tym interesie masz też jeden problem, że promujesz iluś artystów i oni nie wypalają. I wypala jeden, dwóch, a inni nie wypalają. To robi całą masę rzeczy, na przykład takie historie jak twój menadżer w ogóle się nami nie zajmuje, a topowy artysta mówi, czemu twój menadżer się nie zajmuje tylko mną? Przecież ja jestem najważniejszy, ja tu przynoszę kasę, jebać wszystkich innych, niech się zajmuje tylko mną. I wiesz co, i finalnie dużo osób potrafi być gdzieś tam niezadowolonych, a na samym końcu, słuchaj, to nie są takie super pieniądze z tego wszystkiego, jak to się wydaje. Ja bardzo żałuję, że ja zacząłem w ogóle wydawać muzykę, bo gdybym ja te same pieniądze, które zainwestowałem w pierwszą płytę, zainwestował w promocję marki 100%, to ja bym nieporównywalnie większe pieniądze z tego wyciągnął, więc biznesowo to był zły pomysł. Chyba to była jakaś taka moja troszeczkę słabość, gdzie ja sobie chciałem udowodnić, że tak, ja się sprawdzę na innym polu i ja wam pokażę. No i sprawdziłem się i dzisiaj to całe sprawdzenie jest dla mnie nic nie warte, a jak ludzie do mnie mówią tekstu, no ale ty tam włożyłeś coś do polskiego hip-hopu. Słuchajcie, znaczy to dla mnie nic, czy włożyłem coś do polskiego hip-hopu, czy nie. Nic mi to nie robi. Interesuje mnie, czy nie wiem, czy w fajnym domu mieszkam i tak dalej, a nie, czy ja coś włożyłem do jakiegoś hip-hopu. Słuchaj, wracając do tych swoich ciuchów, czy to Ubrań. ubrań? Nie lubię bardzo słowa ciuchy. Strasznie umniejsza. Jeżeli jesteś w to zaangażowany i to lubisz, to strasznie umniejsza. Ciuchy? Tak, no bo wiesz co, ciuchy są w ciuchbudzie. A ja robiłem ubrania, a nie ciuchy. Powiedz mi, czy to była, nie wiem, jakaś taka patriotyczna chęć stworzenia polskiej marki, brandu robionego tutaj w kraju i tak dalej, przy okazji pilnowania tej jakości, nie wiem, budowania tego polskiego kapitalizmu. Bo z tego, co ja pamiętam, bo tam gdzieś, nie wiem, z 2007-2008 roku, gdzieś te ciuchy ja od ciebie jakieś tam miałem przez kogoś, nie wiem, że jeszcze nie przez właśnie sobotę. I ja pamiętam, że to było
że to był kawał solidnego ubrania, nie? Że to było uszyte, że to było. Słuchaj, myśmy się że bardzo... to był materiał taki naprawdę no topowy, można powiedzieć. Myśmy nie? się bardzo starali zawsze. To było przedużawe przede wszystkim. Żeby no, nawet nasz... jakbyśmy brali jakieś tam rozmiary. No takie, tak, ale to, to myśmy wtedy... w tym pływali, nie? Ale taka to była moda. Moda Beki i tak się robiło ten ubrania. Natomiast jeśli chodzi o. Pomysł, dlaczego? No po pierwsze, ja przewidywałem, że takie ubrania, tak ogólnie teraz nazywany streetwear, będzie ten, będzie będzie dobrym pomysłem na biznes. Ja już to przewidziałem w 90 bodajże trzecim albo drugim roku. Jakoś tak, w 94 roku wyszła chyba pierwsza polska firma, która była związana z deskorolką. To był Air Denim. Jeszcze wcześniej była taka firma Lenar, tylko to była taka firma, którą się tak do końca na poważnie nie traktowało. Bo no, z różnych powodów to może by było długo, dużo gadać o modzie. Natomiast jeśli chodzi o moją firmę, to szkoda, że jej nie zrobiłem od razu wcześniej. Trzeba było za te 2000 właśnie ileś koszulek wyprodukować, a nie sprzedawać te winyle. No ale to jakby, no teraz to wiem. Natomiast co, ja chciałem zrobić firmę odzieżową od dawna, bo jak to powiedział mój kolega, jakiś były kolega o mnie, jestem modnisiem, który nosi się niedbale. Czyli ja zawsze bardzo lubiłem odzież i szukanie jakichś tam fajnych tych rzeczy sobie, jak coś mi było stać, to sobie odkładałem, żeby to kupić i tak dalej, i tak dalej. I marzyłem o takiej własnej marce. A rewolucyjne i wyjątkowe w tej całej historii było to, że po prostu myśmy nazwali firmę po polsku. To było nie do pomyślenia wtedy. I cała masa mi osób mówiła, no ale jak? A jak wyjdziesz za granicę? Coś, ja mówię, słuchaj, po pierwsze w dupie mam za granicę, na razie to niech mi się uda w Polsce, a po drugie, no to weźcie pod uwagę jedną rzecz, że wszystkie, że nie wiem, pijecie jogurt Miller firmy i ona ma jakieś głupie kropki nad literą U i jakoś dalej go pijecie, bo jest po prostu dobry. I wszystkie inne narody, szczególnie zachodnie, nie wstydzą się swojej tożsamości, a my się cały czas jej wstydzimy. I mnie to zawsze wkurwiało strasznie i do dzisiaj mnie wkurwia w Polsce. I to jest może taka moja misja, z którą ja lubię walczyć. Nie bójmy się naszej tożsamości. Nienawidzę strasznie na przykład, jak są klipy tak totalnie zżynane z zagranicy, gdzie nie ma żadnych naszych elementów, wiesz, to jest właśnie na przykład piękne w muzyce hip-hop, że właśnie o to chodzi, że gdzieś tam na Bronxie wymyślili taki język muzyczny, który jest w stanie bardzo wiele osób się nim posługiwać, ale to właśnie cała sztuka i moim zdaniem ta niesamowitość chodzi o to, żeby stworzyć ten swój własny styl, unikalny, a nie zerżnąć czyjś styl. Oczywiście niektórzy zżynają i bardzo dobrze im to wychodzi, jakby nie jest to czymś, co ja tu będę żył, że o Boże, co się stało, jak im to działa, to super, ale to, co mi imponuje, to jest coś twojego, dlatego ja chciałem, żeby nasza firma nazywała się po prostu po polsku. Ale skąd nazwa, że 100%? Od 100% to jest bardzo prozaiczne, bo wtedy pierwszy raz miałem internet w domu i najzwyczajniej w świecie no, oglądałem również pornografię i bardzo często tam było 100% hardcore, 100% porno i w ogóle w tamtym czasie bardzo często wiele rzeczy było 100%. 100% nie wiem, buty, 100% sport, 100% kurwa cokolwiek. I ja sobie pomyślałem wtedy, mówię, kurwa, to jest takie wieśniackie, jak oni tak wszystko mówią, to 100% to tamto, ale mówię, ale sama nazwa 100% jest zajebiście w punkt. Każdy chce być 100%. 100% oznacza całość. Ona nie jest jakaś taka zbyt filezyjno wyimaginowana, a z drugiej strony nie jest wieśniacka. Sama nazwa 100% to jest fajna nazwa, która daje moc. I mówię, to jest kurwa nazwa na moją firmę. No dobrze, ale my mamy produkt, który się nazywa po angielsku Lumber Hill. I teraz jakbyś to przetłumaczył, bo nasze założenie jest takie, jesteśmy na wzgórzu Drwala. Aha. Tu się urodził pomysł. Aha.
No i co, i teraz mamy etykietę Wzgórze Drwala? Słuchaj, Amber Dog, bursztynowy. Nie, powiem tak, wolałbym, żeby się nazywało to trochę po polsku. Znalazłbym wam nazwę, która i brzmi. No była jeszcze, była jeszcze nazwa Drwalski, tak? Nie, całe ograniczenie się wzięło stąd, że wszystkie polsko brzmiące nazwy są opatentowane i zastrzeżone. No więc widzicie, macie jeden powód. Poza tym, żebyście źle mnie nie zrozumieli. Ja nie toczę batalii i nie uważam, że każdy polski produkt, co się nie nazywa po polsku, to już jest chuja wart, bo to by było bez sensu. Ja sam mam jeszcze na przykład w głowie, że może zrobię kiedyś jakiś inny brand odzieżowy albo jakiś w ogóle brand i na przykład nie nazwę go po polsku. Ale w tamtych czasach i w tamtym momencie miało to bardzo duże znaczenie. To był ten moment, gdzie po prostu to było dla wszystkich nie do pomyślenia, więc ja mam niestety, a może stety, w sobie taką naturę, że jak ktoś mówi, że nie, kurwa, to ja mówię, co nie, kurwa, właśnie, że tak. I no dobrze. No słuchaj, dobrze i niedobrze. To przy niektórych rzeczach działa, a przy innych nie. Natomiast po prostu ja wtedy powiedziałem, nie, kurwa, to się nie będzie nazywać po angielsku, to się będzie nazywać po polsku, bo tak. I pamiętam jeszcze, jak myśmy polskie emblematy jakieś używali, orły, przecież myśmy byli pierwszą firmą w Polsce, która zahaczała o tematy patriotyczne. Ludzie mi się pukali w głowę. Moi koledzy mówili, a kto będzie jakąś Polskę walczącą chciał nosić? Ja mówię, kurwa, no nie wiem, stary, ja jestem dumny, że Polacy walczyli o to, że ja mogę w moim języku mówić, a jak ty nie jesteś, to twoja sprawa. No właśnie, ale teraz powiedz mi, mamy ten polski patriotyzm i tak dalej, nie? No jak ty teraz, jak ty w ogóle do tego podchodzisz, nie? Czy, na czym polega polski patriotyzm według Winiego, ale też, nie wiem, ja tu ktoś mnie w tej sytuacji mówi, że ktoś na biegu chciał gdzieś sobie zrobić jakiś tatuaż z jakimś motywem Polski walczącej, czy jakiegoś tam naszego symbolu, ale chciał to zrobić szybko, bo wyjeżdżał do Anglii, nie? I ten tatuator odmówił, bo powiedział, słuchaj, jak chcę. Co się jest za w ogóle, wiesz, patriota, jak to do Anglii jedziesz do roboty, czy gdzieś tam, bo ty tu nie chcesz siedzieć i go po prostu zbył. Wiesz, no, mi chodzi o to, o pytanie moje jest następujące, czy nie uważasz, że to troszeczkę też tak spowszechniało, że ci, co się z tym identyfikują, nie do końca w większości rozumieją, co za tym stoi. Ja sam mam przykład życia wzięty, że przyszedł do nas chłopak z koszulką 1 sierpnia, czyli w święto Powstania Warszawskiego, miał koszulkę o powstaniu i myśmy go testowali bardzo szybko, co to jest za koszulka i co dzisiaj jest. I on niszczył bazę, po czym żeśmy go szyderczo uświadomili, a 2 godziny później widziałem post na Facebooku, cześć i chwała bohaterom, wiesz, więc o tym mówię, nie, że widzisz, ty to rozumiesz, ja też to rozumiem, dla mnie polski patriotyzm i wiesz, to jest robienie czegoś tutaj u nas jak najwięcej, żeby jak najwięcej ludzi miało pracę, żeby tutaj zapłacić ten podatek i tak dalej. Ale dużo ludzi jednak tego nie ja rozumie. Ci wiesz, a widzisz na samochodach tą Polskę walczącą, to wiesz, spoko, fajnie, że pamiętamy i tak dalej, ale no oni walczyli o coś też, nie? Tak, ale zobacz coś takiego. Jaki my mamy wielki problem i jaka to jest wielka rozkmina, jeśli chodzi o nasze symbole. A zobacz, jak w kraju, który emanuje swoim patriotyzmem na lewo i prawo wręcz w pojebany sposób, czyli Ameryce, z tym nikt nie ma żadnego problemu. Tam wszędzie są amerykańskie orły, amerykańskie flagi i wszędzie się to używa. I może, wiesz, czasami użycie tego naszego symbolu nie musi zobowiązywać do, nie wiem, zdania historii polskiej od Mieszka I albo najlepiej jeszcze 500 lat wcześniej i nie wiadomo wszystkiego, tylko sam fakt, że chcesz powiedzieć, że ale to fajnie, ale ja to doceniam, że ktoś kiedyś walczył i że mamy swój kraj, to już jest plus, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ja już ileś razy o tym mówiłem, ale mogę się powtórzyć. Ja rozkminiam patriotyzm, ty chustkę jakoś musicie widać, bo kurde, dostałem tego kataru. Zobacz, co stanie, czy nie ma. O. Ja zawsze mówię to, że o moim podejściu do takiego hasła Bóg, honor, ojczyzna. Gdzie ja uważam, że to hasło oczywiście jest przez wielu wyświetlane, ale ja uważam, że to jest fajne hasło. I teraz ja na nie patrzę mniej więcej tak. Po pierwsze, Bóg
wiesz sobie, w jakiego chcesz Boga, nie wiesz sobie w żadnego, kto co chce, to jest jego sprawa i jakiego ty masz Boga przed sobą, to jest nie mój biznes, możemy sobie o tym porozmawiać, natomiast uważam, że każdy powinien mieć jakiego chce, albo może sam siebie mieć za Boga, albo może w ogóle w nic nie wierzyć i tak dalej. Honor to jest dla mnie taka bardzo prosta rzecz. Nie to, że ja ci teraz zadeklaruję, że jak tutaj przyjadą Ruscy, to ja dam sobie nogi obciąć i tak dalej i w ogóle w okopie umrę czy coś. Nie, stary, honor, proste rzeczy. Kurde, umawiasz się z kimś na daną godzinę, bądź punktualny. Jak się spóźnisz, powiedz przepraszam i postaraj się następnym razem się nie spóźnić. Jak pożyczasz pieniądze, to oddawaj je. Jak gdzieś z kimś się na coś umówisz, a wiesz, że nie możesz tego dotrzymać, zadzwoń, porozmawiaj z tą osobą, powiedz przepraszam, spróbuj wynagrodzić tą sytuację. To jest dla mnie honor. Zwykłe ludzkie zachowanie, nie żadne niesamowite rzeczy. Wiesz, bo ja myślę, że nie jeden, który leżał w okopie i kurwa już nogi nie miał, to sobie myślał, ja pierdolę, co ja tu robię, trzeba było do Anglii spierdalać, czy gdziekolwiek, kurwa. I my dzisiaj mówimy, ja to był zajebisty patriota, on za nas teraz, jakbyśmy go spotkali, on ci powiedział, stary, kurwa, nie miałeś obciętej żywcem nogi, więc mi przestań pierdolić. I w końcu ojczyzna, czyli też takie wyniosłe słowo. A ja po prostu lubię to miejsce. Jakbym nie lubił go, to ja bym mówił normalnie. Wiecie co, urodziłem się w Polsce, mam w dupie ten kraj, bo go nie lubię. Ja bym chciał mieszkać, kurwa, nie wiem, gdzie, w Skandynawii, albo kurwa w Afryce, albo gdzieś, bo tak bym chciał. I nie musicie ode mnie tego wymagać. Ale tak się u mnie składa, że ja lubię ten kraj. Ja lubię u nas pogodę, ona jest umiarkowana. Jest, kurde, zima nie jest taka, że nie można jej wytrzymać. Lato jest fajne, no jak jest fajne lato, ale ogólnie jest fajnie. Ja lubię tutaj, wiesz co, nasze lasy. Na pewno nie lubiłbym chodzić po dżungli, gdzie po prostu w każdym momencie, wiesz co, coś cię może upierdolić i zjeść. U nas nie ma takiej sytuacji. Idę sobie przez puszczę, wiesz co, nie wiem, Bukową, Arkońską czy jakąś inną. Jak spotkam dzika, to się zatrzymam, poczekam chwilę, że on przejdzie. Nigdy mi się nie zdarzyło, że mi jakiś dzik zaatakował w lesie, ani nic takiego. Ja lubię ten kraj. I lubię też Polaków. My tak dużo o sobie złego mówimy, a ja lubię Polaków, bo uważam, że jesteśmy gościnni, że wbrew tego, co się cały czas nam wpierdala do głowy, to jesteśmy, uważam, że tolerancyjni, co zresztą o czym mówi nasza historia. Przecież u nas nie było wcale takich pogromów, czarownic, jakie były w Europie i cała masa sytuacji, wiesz, świadczy o tolerancji Polaków. Co wiem, że teraz dla kogoś to może być szokujące. Ja uważam Polaków za tolerancyjny naród. Uważaj. Nie na czasie. Tak, uważam. Natomiast słuchaj, zobacz, nawet jeszcze coś takiego, wiesz co, jak porównasz sceny hip-hopowe w innych krajach. Nasza scena jest bardzo mało agresywna. I wiesz co ci powiem? I kurwa dobrze! Ja nie chcę, żeby ktoś do mnie przyjechał z nożem i mi wypierdolił, bo ja coś powiedziałem w mojej piosence i kurwa, jemu się to tak bardzo nie podobało, że mi ożeni kosa albo będzie do mnie strzelał. A kurwa, już we Francji, już w Niemczech, tam jest bardziej hardkorowo. Wcale mi to do niczego kurwa nie jest potrzebne. Więc dużo gadam, ale bardzo ładny wywód odnośnie Boga, honoru i ojczyzny. Przeskoczymy na inny troszeczkę temat. No bo Winicjusz, no nie chcę powiedzieć tam brzydko, ale jesteś lekko utyty. Jestem gruby, jak skurwysyn. Nie, lekko utyty. Nie, stary, jestem potwornie gruby. Ja jeszcze jakiś czas temu miałem tak zwaną otyłość śmiertelną. Teraz już nie mam takiej otyłości. Wyszedłeś ze strefy śmierci. Tak, ale generalnie, no co, no jestem po prostu... No dobra, a od kiedy ty jesteś lekko utyty? Od małego faktycznie? Nie. Kiedy w ogóle nabrałeś? Nie, ja zawsze miałem... Inaczej, jak byłeś... Moje pytanie bardziej, jeżeli chodzi o twoją młodość, jak byłeś takim, no, bajdlem, małym dzieciakiem w podstawówkę i tak dalej. Czy byłeś utyty i w związku z tym, czy miałeś jakieś prześladowce w podstawówce, w szkole średniej i tak dalej, czy... Wiesz co, jeżeli już tak mnie pytasz, kurwa, nie byłem specjalnie lubiany w podstawówce. Byłem lubiany, kurwa, troszeczkę w liceum, ale za to ja miałem totalnie w dupie liceum.
Ale byłeś utyty wtedy, czy nie? Czy nie, właśnie nie, kurwa. Ja, że tak powiem, często spotykam wrogów z jednego powodu, ponieważ miałem chujową, kurna, taką, jakby to powiedzieć, mam do dzisiaj to, po prostu ja mówię, co myślę. I kurwa, nie, to jest bardzo chujowo. I to się totalnie nie sprawdza. I ja po prostu, kurwa... No ale, ale słuchaj, ale żyjesz w zgodzie z samym sobą, to jest ważne. Nie, wolałbym żyć nie w zgodzie i być na przykład bardzo bogaty i szczupły. Wolałbym być totalnym przeciwieństwem siebie. Chciałbym być wyrachowanym skurwysynem. Natomiast jestem totalnie niewyrachowaną osobą. Wbrew pozorom, ci, którzy są wyrachowani, bardzo często są uważani właśnie za prawdomównych ludzi, którymi totalnie nie są, a często ci, którzy są prawdomówni, potrafią się gdzieś za, jak to mówi moja mama, zakatapućkać w coś takiego, że właśnie będą uważani za hipokrytów albo za jakiś po prostu odmieńców. Natomiast tak, ja w podstawówce nie byłem ten chudy. Nie, byłem dosyć szczupły, no normalny byłem. Trochę byłem gruby w szkole średniej i pod koniec szkoły średniej miałem taką sytuację, że jeździłem na desce i zobaczyłem swoje wideo, jak się wywracam na deskorolce i po prostu to wyglądało, jakby ktoś pierdolnął ziemniakami, kurwa, o po prostu glebę i ja wtedy sobie powiedziałem, jebać to, kurwa, tak to nie będzie, a ja ponieważ deskorolkę tak kochałem, że ja pierdolę, więc schudłem po prostu, właśnie wtedy wystarczyło 20 kilo i kurwa, osiągnąłem bardzo niską wagę i przez jakiś czas długi ją trzymałem, a potem tak naprawdę rozpasłem się gdzieś już chyba po studiach, jak po prostu samemu mieszkałem. Jointy mają dużo z tym wspólnego, po prostu wieczorem, kurwa, nie trzymam diety i jem, no nie? Dyskorolce, no. Jak gdzieś zrobisz kickflipa? Stary, ja robiłem kickflipa przez śmietnik, ja robiłem freestyle flipa na pełnej piździe. To szanuj. Nie, ja byłem beznadziejny w tym, ponieważ niestety, kurwa... Slajdy robiłeś? Jakieś takie... Tak, ja robiłem dużo rzeczy, tylko chodzi o to, że wiesz co, ja jestem totalnym antytalentem, jeśli chodzi o sport. I z jednego powodu, co mi kiedyś to powiedział masażysta, kurwa. Miałem pierwszy raz w życiu taki masaż, taki, kurwa, zawodowy, że mnie napierdalało wszystko. On tak, kurwa, gdzieś tam zobaczył to moje ciało i mówi tak, co, kurwa? Z WF-u to ty nigdy dobry nie byłeś. Ja mówię, no nie, on mówi, no, bo masz krzywą miednicę i ty nie masz, kurwa, poczucia równowagi i zawsze będziesz chujowy w sportach, kurwa, no nie? I to jest prawda, dla mnie, kurwa, właśnie zrobienie, wiesz co, kurwa, 3 czy 5 kapek, kurwa, podbicia tej piłki, to był, kurwa, wyczyn, ja nie byłem tego w stanie... No, nie, dla mnie to jest, no, kurwa. No, ale na, i teraz o co chodzi? A deska to jest w ogóle sport, który, kurwa, cały wiąże się z równowagą. I wyobraź sobie, że ja po prostu tak to kochałem i poświęcałem temu tyle czasu, że ja byłem dużo lepszy od całej masy dużo bardziej utalentowanych ludzi. Ale ja to wkładałem po prostu nieprawdopodobną pracę. Ja ten, już też gdzieś o tym gadałem, że na przykład jak była taka sytuacja, że nie wiem, koledzy z deski szli na urodziny, to ja mówię, kurwa, jebać to, czy wy jebnięci jesteście, kurwa, dzisiaj ładny dzień jest, chodźmy, kurwa, na deskę. Jakieś frajerskie urodziny, kurwa. Piwa możemy się napić na desce, kurwa, chodźmy, kurwa, ten. Ja szedłem, zapierdalałem sam na deskę i nie szedłem na żadne urodziny, bo, kurwa, był zajebisty dzień po prostu. Ja to po prostu tłukłem, więc wiesz co, no taki stolik to bym ci spokojnie przeskoczył, kurwa. Jakby był węższy, to bym zrobił przez niego kickflipa. No, a nie próbowałeś teraz na przykład tego wrócić i tak dalej? Teraz? Żeby... No weź, no ale w ramach... weź to już wbili w serce po prostu i będzie spokój, tak? Kurna, jednak ciśnienie trochę podnosi alkohol. A, może tak emocjonalnie... Boże, ale mnie, kurwa, pytałeś, tak emocjonalnie się skończyłem, no. I co? No właśnie, no. Powiedz mi, jak ty sobie radzisz z tą motywacją? Walczysz z tym i tak dalej, bo mówisz, że byłeś w strefie śmierci, wyszedłeś z niej i tak dalej. I co? Jesteś wegetarianinem, z tego co wiem. Tak, ale... No, to się nie... przekłada, nie przekładasz? Nie, bo kurwa, ty jesteś od węgli, a nie od, kurwa, mięsa. No. Jak powiedziałem kiedyś lekarzowi takie coś, że a ja nie jem mięsa, on powiedział, no to no i co?
no i co? Było to w kontekście mojej otyłości, no nie? On mówi, panie, kurwa, chcesz pan schudnąć, to się kurwa cukrów i węgli nie wpierdala, a mięso nic do tego nie ma. Mięso to nawet panu mogę powiedzieć, że pan wpierdala tylko mięso, kurwa, i będziesz pan chudł od tego, tak? Znasz dietę pewnie, kurwa, gdzie można tłuste mięso wpierdalać, tak? Natomiast słuchaj, ja ci powiem tak, ja cały czas zapierdalam i robię te... robię spacery, robię je codziennie, staram się przynajmniej 4 km spaceru mieć, godzinę mieć taką, no nie? Oczywiście, no widzisz, jak są wyjazdy, tego typu rzeczy, to nie, ale jak jestem w Szczecinie... No, ale, to... ale nie próbować jakąś taką głodóweczkę zrobić 2-3 dni i coś tam, nie wiem... No, ale co to... z głodóweczki 2-3 dni? No to schudniesz 3 kilo i co? No to kreować nowe nawyki. No. Nie, to nie są nowe nawyki. No słuchaj, ja kurwa mam jeden problem. Ja po prostu popalam jointy wieczorami. I kurwa z tego tytułu ja już mam takie nawyki. Gastrofaza się właśnie. Tak, ja mam takie nawyki, że ja nie mam w domu żadnych cukrów, że kurwa mało w ogóle rzeczy mam. Albo na przykład tak już chleba przestałem kupować. Mam po prostu na przykład warzywa. No to kurwa narobię sobie tych warzyw ile mogę. Ale jak się okaże, że właśnie gdzieś została jedna bułka czy coś, to to wpierdolę. Generalnie co jest, to po prostu zjem. Wbrew pozorom to, co wszyscy myślą, a ja zawsze mówię o sobie prawdę, bo uważam, że to jest lepsza taktyka, ona się sprawdza długoterminowo lepiej. Więc słuchaj, ja jestem osobą totalnie depresyjną z natury. Jestem totalnie depresyjną osobą, ja miałem kiedyś depresję taką 2 lata i w ogóle po prostu stwierdziłem kiedyś, że jestem zbyt biedny, żeby sobie pozwolić na luksus, który jest depresją. Więc nie mam czasu na takie gówno, bo kurwa mam lepsze rzeczy do roboty. Myślisz, że to jest lekarstwo na depresję? Wiesz co, słuchaj, ja bym rozróżnił 2 rodzaje depresji, oczywiście nie w ujęciu lekarza, który się na tym zna, tylko takiego amatora. Uważam, że jest jedna taka naprawdę prawdziwa, jebitna depresja, gdzie po prostu masz tak rozjebany układ hormonalny, że to trzeba leczyć kurwa tabletkami i chuj wie czym. A drugi rodzaj depresji to jest coś, co ci przeszkadza w sobie, w twoim życiu, kurwa, w czymś tam, co uważasz, że nie masz na to wpływu, że tego nie zmienisz, kurwa, i tak dalej. Ja siebie nie lubię ogólnie jako osoby, no nie? I chciałbym być kimś, kurwa, totalnie odmiennym. A kim byś chciałbyś? Jaki przykład? Kurwa, połączeniem Elona Muska z Eminemem i Arnoldem Schwarzeneggerem, no chyba tym. Oczywiście od każdego z nich chciałbym mieć ich najlepsze cechy. W moim przypadku pewnie by mi się okazało, że byłbym muzykalny jak Arnold Schwarzenegger, biłbym się jak Eminem, kurwa, i byłbym, wiesz co, nie wiem, który z nich, głupi żaden z nich nie jest, cholera jasna, no tutaj z Elonem Muskiem nie zagrałem, ale kurwa, ale wiesz o co mi chodzi, no nie? No mógłbyś być, kurde, królem życia, świata. Tak, no, ale mniej więcej tym. A zdarzyło ci się kiedyś jakąś pociągnąć bitkę na ulicy? Nie, no ja się biłem, kurwa, w chuj razy. Tak? No jasne, że tak. Słuchaj, no ja nie wyglądam może na takiego, no ale jakby i też jestem z takich czasów, gdzie się trzeba było bić. Ja się biłem całą podstawówkę, kurna, biłem się w liceum to się nie trzeba było bić. No ale myślę, że to ma znaczący, jakieś miało znaczący wpływ na to, kim jesteś, albo że to właśnie... Ja się słabo biję. Ja wiem, ale to już nie chodzi o to, tylko chodzi, wiesz, czy wygrałeś, czy przegrałeś, jak się bić, ale już samo to, że ty podejmujesz walkę, że wiesz, idziesz i się walczysz. Dzisiaj ja widzę, że młodzi tego nie mają. Po co? Bo se ubrudzi buty, bo se potarga koszulkę za... Znaczy, słuchaj, są pewne rzeczy, gdzie, kurna, ja pewnej walki też nie podejmę. Jeżeli, kurwa, będę widział dobrze, stale, ale... kurwa, totalnie gościa, co się napierdala, jeszcze szczególnie w moim teraz wieku, gdzie, kurde, ja, że tak powiem, trochę przeżyłem, mówię w kontekście hulania, imprezowania i tego typu rzeczy i nie czuję się zdolną osobą. Ja wiem, że ja od razu na dzień dobry wymięknę w jednej rzeczy, w kondycji, no nie? Więc ja mam bardzo proste... Ale ja masz dalej, żeby się zerwać do tego jak coś, nawet jak zdechniesz po minucie. Słuchaj, mam nadzieję, że nawet gdyby mi nie obcięli, to i tak bym to zrobił z samego, kurwa, faktu, żeby, kurwa, udawać, że je mam. No i o to chodziło. Nie, no słuchaj, ja mam takie podejście po prostu w walce, jeżeli
umiem załatwiać rzeczy słowami. Słowami też można walczyć, to po pierwsze. Ale jak nie, to mam po prostu podejście, żeby pierwszy raz wypierdolić jak tak najmocniej, żeby nie było żadnej walki. I to jest. I ostatni raz w ogóle jak się biłem. Czekaj, kurwa. Tak, to najebałem gościa. No, we Wrocławiu chyba się biłem ostatni raz. Ile lat? Bluzę mi ukradł, kupę lat temu, z 10-15. Okradł mi bluzę w klubie i myśmy przyjechali jako zespół. I ja zrobiłem ten, wszedłem do klubu, gdzie się ją rzuciłem i gościu idzie z moją bluzą. Mówię, ty kurwa, masz moją bluzę. I on zrobił jakiś taki pogardliwy gest. I widzisz, wtedy też chodziło o to. Myśmy przyjechali tu grać koncert, a mi będzie jumał bluzę, kurwa, i jeszcze pokazywał kutas. Ale z mózgów jebałem od razu w mordę i go skopałem, jak leżał. Ale ten... no i tyle, no. Ale na pewno nie jestem osobą agresywną. Tego też żałuję, też mnie to wkurwia. Chciałbym być zajebiście agresywny, kurwa. No ale dzisiaj już nie możesz być. Jak nie możesz? Możesz. No możesz być, to już nie przejdzie. Przejdzie, kurwa, to nie chodzi o to. Agresywny musisz wykorzystywać. Tak, byłbyś agresywny do pierwszego nagrania i wiesz, i upubliczniania tego, jakbyś coś komuś zrobił. No to nie. To się... Ale słuchaj, no, dlatego no, tak moim zdaniem to wszystko trochę w złą stronę idzie też, bo... Nie można jakiegoś dobrego wymuszenia zrobić na mieście. Nic. Twardy wszystko. Wszyscy się prują. Idą w koronkę. Stary, słuchaj, bardzo dobrze, kurwa, macie. Ja chcę żyć w normalnym, fajnym kraju i nie popieram żadnych ludzi, którzy napadają. Myślisz, że teraz żyjemy w takim kraju? W ogóle jakie są twoje poglądy polityczne? Słuchaj, kurwa, nie lubię naszego rządu i tak dalej, natomiast ja mam porównanie do tego, co mieliśmy za komuny, kurwa. I myśmy za komuny mieli nic. I kurwa, stary, ja pamiętam, jak myśmy pojechali za komuny z mamą na wycieczkę do Włoch, gdzie to była jedyna możliwość, żeby pojechać z kościołem tam na spotkanie Jana Pawła i takie inne rzeczy, które, jak wiesz, totalnie mnie nie interesują, chociaż wtedy wydawało mi się, że mnie interesują, a to była nieprawda, bo ich nienawidziłem, ale generalnie to po prostu jak ten... Czyli spotkałeś, byłeś na audiencji u papieża, czy nie? Tak, byłem, zmarnowany czas. No to co, no, spotkałem jakiegoś starszego kogoś, wyciągnął rękę, nie wiem, czy miałem całować, czy mu przybiłem piątkę, czy co, poszedłem, grali molowe nuty, tak jak to bywa, no wiesz, że to akurat jest tutaj temat, w którym możemy się nie dogadać, chociaż my lubimy z Michałem o tym gadać czasami godzinami. Nie poruszajmy się tego wątku dalej. Ale generalnie o co innego chodzi, no stary, myśmy wyjechali tu jako normalna rodzina, a nawet rodzina, której się jako tako w miarę powodziło w tej Polsce. Myśmy byli takimi biedakami tam. Myśmy przez cały wyjazd, chyba ze 3 tygodnie to trwało, zjedli jedno kiwi na 3 osoby. Kupiliśmy sobie kiwi, bo jak zobaczyliśmy je, kurwa, na targu, to zwariowaliśmy, że no kurwa, to wygląda jak zwierzątko, a to jest owoc, ja pierdolę, no musimy je spróbować. I zjedliśmy je z moją babcią, z moją mamą, nawet nie wiem, czy jeszcze jakaś znajoma babci, kurwa, na 4 osoby chyba je wpierdoliliśmy i zjedliśmy jeden kawałek pizzy. Słuchaj, i to było to, na co nas było stać. Myśmy mieli taką, kurwa, wór, kurwa, konserw i wszyscy, tyle. Ale wszyscy byli fit. Też. Może byli, kurda, wiesz co, ale to no, są ludzie też fit. Dobra, ale co, dzisiaj się chyba żyje lepiej, nie? Żyje się skurwysyńsko 100 milionów razy lepiej. Jest, kurwa, zajebiście, kurda, no, bo możecie robić... No ale jeżeli, dobra, teraz inaczej zadam pytanie. Jeżeli Vini byłby premierem tego kraju, miał możliwość tej różdżki magicznej, którą ma ten jeden człowiek za kotarą, co byś, myślisz, żebyś uciągnął, podołał? Jakie byś podjął decyzji, żeby było lepiej? Przede wszystkim dowiedziałbym się, jak mogę najwięcej nakraść i spierdolić natychmiast, kurwa, na drugi koniec świata. Nie głosuję na mnie, stary, jestem durniem zwykłym, gdzie bym się nadawał do polityki. Wszyscy by mnie tam wyjebali w 5 minut, kurwa. To jest, kurwa, bardzo hardkorowe miejsce. Totalnie się do tego nie nadaje. Parę razy gdzieś ktoś mi sugerował z moją minimalną popularnością, że mógłbym gdzieś w ten temat uderzyć. Każdemu zawsze mówię, że to jest, kurwa, ostatnia rzecz, którą chciałbym robić. To jest bardzo
bardzo, kurwa, hardkorowe miejsce, do którego się totalnie nie nadaje. Nic bym nie zrobił jako polityk, natomiast dla kraju, wiesz co, ja też nie lubię w ogóle takich rzeczy, a co ja zrobiłem dla tego, dla śmego, kurwa. Nic nie zrobiłem, jestem, kurwa, egoistą. I co z tego? A może zrobiłem, a wy o tym nie wiecie, nie będę się tym chwalił. No dobra, ale... A może zrobiłem to, że kurwa, nie wiem, firmę nazwałem jako jeden z pierwszych po polsku, kurna, gdzie wszyscy świrowali, kurwa, że są z Ameryki, no. No dobra, ale powiedz mi, ustrój demokracja, podoba ci się czy się nie? Nie, no to jest beznadziejny ustrój, nie? No ale jaki mamy zamiennik? Bo... Nie ma, ja wymyśliłem zamiennik. No. Demokracja kontrolowana, czyli po prostu mogą głosować tylko ci, co zdadzą egzamin, kurwa, z wiedzy o, kurwa, podstawowych rzeczach związanych... Czyli taki powrót do Starego Rzymu. Możliwe, ale... Kasta uprawnionych do głosowania. No tak, tylko że te kasty się wywodziły wtedy też z ludzi uprzywilejowanych jakby urodzeniem, a ja nikogo nie bym, bo wiesz, słuchaj, znam ludzi, co pokończyli studia i to są zwykłe prymitywy, a znam ludzi z ulicy, którzy niczego nie pokończyli, to są ludzi, kurwa, inteligentni i nikt mi nie będzie pierdolił, że jak skończyłeś, możesz być profesorem, możesz być debilem, kurwa, możesz być sędziną i być zwykłą prostaczką, kurwa, i to nie stanowi o tym. Mi chodzi o proste rzeczy, takie najprostsze. Głosujesz na prezydenta, a wiesz, co prezydent może? Bo ja na przykład, kurwa, nie wiem, ja uważam osobiście, że też nie powinienem mieć prawa głosowania. Jakbym chciał, to powinienem zdać odpowiedni egzamin, nauczyć się prostych rzeczy. Kurwa, ludzie nie wiedzą, co to jest, wiesz co, mikro, makroekonomia, jakieś, kurwa, rzeczy, co się uczysz na pierwszej lekcji, kurwa, o ekonomii. To powinni wiedzieć, kurwa, żeby móc głosować. No i jak jakiś kretyn mi... A dlaczego ludzie głosują? Bo on ma fajną żonę! Co, kurwa? Co mnie to obchodzi? Niech się ze swoim psem rucha. Jego sprawa, jak, kurwa, jego pies lubi się ruchać z nim. Kurwa, niech sobie będą szczęśliwą parą. Kurwa, mnie interesuje, jakie będą podatki i na co będą szły pieniądze. Czy będzie oświata, czy będzie służba zdrowia dobra. Kurwa, służbę zdrowia mega trzeba poprawić w Polsce. Jak zrobić, żebyśmy się zbliżyli zarabianiem do poziomu, kurwa, Niemiec, które z nami sąsiadują i są bardzo bogatym krajem. To są rzeczy, które mnie interesują. A nie, czy twoja żona, kurwa, wie, jakim widelcem wpierdalać specjalną rybkę za, kurwa, wiesz co, 500 zł. Sram na to, kurwa, no. Ale z tego, co pamiętam, nie znałeś trochę wielkiej polityki, bo robiłeś wywiad z Leroyem w hotelu. No wiesz co, niewielka polityka, to była wielka komedia raczej w moim wydaniu. Przez pół filmu jest w ogóle przekręcony o 90 stopni, ale mi się wydawało, że to śmieszne i tak to zostawiłem. Natomiast wiesz, Leroya w ogóle ja znam zajebiście dawno. Lubię Leroya i bardzo rzadko, ale czasami gdzieś się nawet spotkamy. Też w ogóle jego takie podejście fajne, że się ze mną spotkał czy coś, mógłbym, nie zdziwiłbym się, gdyby nie odbierał telefonu. Rozumiem, że on, będąc politykiem, mógłby nie mieć dla mnie czasu. Nie rozumiem tego, kurwa, jak ode mnie telefonów nie odbierają raperzy, których znam po, kurwa, nie wiem ile lat, ale kurwa, w jego przypadku totalnie bym to rozumiał, natomiast fajnie się zachował i można było sobie porozmawiać, super, no. Co, widni pomysł na koronawirusa? Mamy jakiś? Nie wiem, kurwa, stary, ja nawet nie wiem, czy kurwa, czy szczepienie jest dobre, czy nie, nic nie wiem. Właśnie. Znaczy ja bym chciał, żeby się wszyscy zaszczepili, wtedy ja już nie będę musiał. No dobra, ja się wyczerpałem z moich pytań. Chcesz jeszcze jakiś komunikat zawrzeć albo coś powiedzieć mądrego? Nie, kurwa. No nie, no mam nadzieję, że nie pierwszy, nie ostatni, bo w zasadzie jesteś człowiekiem, który ma coś do powiedzenia w życiu. Andrego, trochę wulgarny język. A ja lubię taki, nie wiem czemu, cholera jasna. Może, no, mi się wydaje, że silniejszy będę. Najważniejsze, żeby był przekaz, żeby ktoś tam... Ostatnio po Nawalu ktoś napisał, wyobraź sobie, że chyba się zaciągnie do armii, że wróci z emigracji, z Holandii, że mu się podobało i tak dalej. Dla mnie to tak, wiesz, mimo że tam nie robimy jakiejś nie wiadomo jakiej oglądalności, to dla mnie jest to jakiś taki powód do... Wiesz, do radości, nie? Że ktoś tam komuś, jakieś coś tam otwarliśmy oko. Słuchaj, po wywiadzie z winnym ludzie zaciągną się do armii, tym bardziej. I będą nazywać swoje ciuchy stopą. Już się zwolnią, kurwa, z armii.
Nie bać to. Ale ten... no widzisz, no super. Ja ci powiem coś takiego... Natomiast ja bywam czasami taki cyniczny, ale finalnie, no na przykład ja moją działalność wywiadowczą robię po prostu dla pieniędzy i bym w życiu tego nie robił, kurde, z żadnego powodu i ktoś tam mi, ludzie mówią, że zmieni mi życie, to w sumie za bardzo w to nie wierzę i nie uważam, żeby to komukolwiek do czegokolwiek było potrzebne tak naprawdę. No ale słuchaj, ty jesteś gościem, który przeżył kawał życia, coś w tym życiu zrobiłeś i rozmawialiśmy dzisiaj o tych wszystkich tworach instagramowych, którzy jakąś tam publikę mają, wzięli się z niczego, bo tam jeden naparzał matkę, drugi rzucił kogoś czajnikiem. Wiesz, no my mamy kawał życia za sobą, kawał historii, kawał, nie wiem, no różnych rzeczy, żeśmy przeżyli, więc uważam, że mamy się czym dzielić już jak, no, nie wiem, no jesteśmy trochę już starszymi facetami i możemy się jakimiś doświadczeniami podzielić. No, więc... Słuchaj, jestem egocentrykiem i bardzo uważam na siebie, żebym nie wpadł w pułapkę samozachwytu. I dlatego ja próbuję wiele takich rzeczy od siebie odbijać totalnie. Bardzo nie... różnie, czasami niewłaściwie nawet reaguje na różne pochlebstwa i tego typu. Znaczy, teraz to chodzi, słuchaj, to nie chodzi o pochlebstwa, tylko mi chodzi o to, wiesz, tak jak z Pawłem rozmawiałem z Namarem, że wiesz, my możemy tutaj siedzieć i narzekać o tym, jak ten internet wygląda, co tam się dzieje, jakie tam jest badziewie, ale też zamiast tego narzekania możemy siąść i właśnie coś razem nakręcić, z czym się podzielić i to nie chodzi o to, żeby wpadać w samozachwyt, gdzieś się tam, wiesz, nie wiem, gdzieś tam się pompować, tylko wiesz, no ja to robię, po prostu robię na luzie, bez ciśnienia na wynik, żeby tam było nie wiadomo co. Im więcej ludzi to zobaczy i jakąś taką wartość tego odbierze, tym lepiej dla nas, nie? Natomiast no uważam, że może to mieć jakąś wartość dla kogoś. No. Ja robię to totalnie dla pieniędzy, nie mam żadnego innego ku temu powodu i staram się nie... Ale my ci nie zapłacimy za ten wywiad. Możesz się wypić tą szklankę do końca i nie dostaniesz jej Ja mówię o moich rozmowach na moim kanale. Natomiast tutaj przychodzę, bo mnie zaprosiliście i jesteście moimi kolegami. No i po prostu jak koledzy o coś proszą, a nie jest to jakieś totalnie popierdolone, to się na to zgadzam. I poza tym jestem gadułą, ja lubię gadać, tak? Tylko, że nie czuję powodu, dlaczego to robić cały czas przed kamerą, no ale okazuje się, że płacą za to pieniądze, więc już powód jest. No, no dobra. Ja dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki za zaproszenie. Bardzo mi miło. Mam nadzieję, że się podobało. Siema, Michał. Dziękuję Siema. Michałowi za to, że uczestniczyłeś czynnie za tym. Dziękujemy za rozmowę, zapraszamy na następną. I co? Do następnego.